Generalnie w skuteringu rzadko zdarza się, że ktoś zostaje wyróżniony tym, że ma własną sygnowaną część. Jeżeli jest już rider, który ma swoje sygnowane części, to wiąże się to z tym, że jest to przede wszystkim pro rider i jest to osoba w jakiś sposób zasłużona dla sportu. Maciek na robocie. Ale dziś skateboard daje szansę każdemu. Skateboard uruchamia konkurs na projekt grip tape'u. Hey guys, here at Skate Pro we're having a grip tape competition where you guys can design your own grip tape and we're actually going to produce 500 of them. So please use the hashtag Skate Pro Grip Graph, go in, design your own grip and we're going to produce it. Poza tym, że papiery zwycięzcy będą produkowane i będzie można je nabyć na stronie Skate Pro, to również dostanie on kilka takich sztuk na pewno dla siebie oraz paczkę z fantami od Skate Pro. A zasady tego konkursu są banalnie proste, ponieważ wystarczy zrobić projekt własnego grip tape'u. Może być to cokolwiek wam przyjdzie do głowy i może być zrobione na czymkolwiek. Może być to, nie wiem, kawałek papieru, kawałek deski, może być to zrobione w Photoshopie, na czymkolwiek. Paint'cie też. Paint'cie dokładnie. Też. Na czymkolwiek wam tylko przyjdzie to do głowy. Trzeba zrobić screena albo zdjęcie swojego projektu, wrzucić na Instagram, na normalny post i otagować. Tagujemy hashtag SkatePro_GripGraph. Tutaj macie ten hashtag. Wystarczy, że otagujecie swój projekt i bierzecie udział w tym konkursie i możecie wygrać własny sygnowany grip tape. No i my z Maćkiem, żeby nie być gołosłownymi, to zrobimy swoje teraz projekty. Jak widzicie, stolik i krzesełka mamy dopasowane do własnych umiejętności artystycznych. Mamy. Tak, mamy tutaj kredkę. Żółte i zielone. Tylu kolorów to ja w życiu nie widziałem. I teraz zrobimy na kartkach papieru własne projekty grip tape'ów. A później zrobimy im zdjęcie i wrzucimy na Instagram, żebyście wiedzieli dokładnie, jak to zrobić. Zwycięzca tego konkursu zostanie ogłoszony 17 kwietnia. To nie jest konkurs wyłącznie na polską scenę hulajnogową, tylko taki globalny. Więc my z Maćkiem mamy nadzieję, że wygra akurat projekt polski. Oczywiście wy możecie zrobić na czymkolwiek innym niż na papierze. My wzięliśmy papier, bo jesteśmy na Podlasiu, więc nic więcej tutaj nie ma. No. A więc dziupli nie ma drzewa. Skończyliśmy nasze projekty. Maćkowi to zajęło nieco dłużej, bo jego arcydzieło było dość skomplikowane. Wymagało więcej pracy. Dokładnie tak. Więc dzisiaj dogrywamy to wszystko i akurat dzisiaj będzie film wieczorem, więc wszystko jest aktualne. Mój projekt jest jak najbardziej prosty. Pozbyłem się tutaj tych linii takich graniczących, no wiecie, szkicu tego latawca, właśnie żeby było tak bardziej fancy. No i dodałem jeszcze sobie napis Skate Pro jako taką przedłużkę tego latawca. Mi się wydaje, że jest spoko, jest prosto, właśnie tak chciałem, żeby wyglądał ten projekt. To mój projekt to przedstawia po prostu bardzo ładną łąkę, na której fajnie byłoby postawić skatepark i sobie chillować z ziomalami. Nasze projekty są wyłącznie naszymi projektami. To nie jest wcale tak, że musicie jakieś elementy z naszych projektów do swoich później wprowadzać. Zupełnie tak nie jest. Macie wolną rękę we wszystkim, co robicie w związku z tym konkursem. Skate Pro Grip Graph. Mam nadzieję, że wygram. Ja wygram bardziej. Hashtag SkatePro_GripGraph. Bardziej się postarałem. I teraz jeszcze sprawdzajcie, co przygotował Kacper z Mateuszem. Siema, nazywam się Mateusz. Dzisiaj pokażę wam swój custom grip tape i będę inspirował się Wrocławiem. Yo! Skończyłem właśnie swój projekt grip tape'u, tak się prezentuje. Można zobaczyć tutaj Wrocław i jego zabytki. Na przykład iglica, hala stulecia, ratusz, rynek oraz stadion. Wszystko się rozmywa. Myślę, że wszystko spoko wyszło. I zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Siemano, z tej strony Kasper Musiał. Przed chwileczką skończyłem malować mój projekt grip tape'u. Ogólnie to jest efekt końcowy.
Mi się podoba, pomysł wpadł bardzo spontanicznie. I mam nadzieję, że wam też siądzie. Siemano. No to jest nawet spoko. Ale ptak, Maciek. To kacuszki, uwielbiam kacuszki.